Podziałaj baczność. Na prawo. Patrz. Poczet flagowy. Baczność. Do podniesienia flagi państwowej. Marsz. Pododziały, baczność, poczet flagowy, flagę państwową podnieś. Sanoka, zaproszeni goście. Spotkamy się dzisiaj na sanockim rynku, żeby uczcić 98. rocznicę utworzenia Policji Państwowej. Jest mi niezmiernie miło powitać na dzisiejszym naszym spotkaniu zaproszonych gości. Obchodzimy uroczystość 98. rocznicy powstania Policji Państwowej. Policja Państwowa utworzona była w 1919 roku, 24 lipca. Co prawda dzisiaj mamy 18, ale z uwagi na to, że obchodzimy cyklicznie z 21 komend powiatowych, wybieramy sobie dzień i nas wypadły w dniu dzisiejszym. Całe święto jest poświęcone policjantom, którzy pracują w pełni służby tutaj w naszej jednostce. Policjantom, policjantkom, ale także pracownikom cywilnym. Ponieważ to nie tylko policjanci pracują w naszej komendzie, ale również jest kilkadziesiąt osób, które są na stanowiskach cywilnych. I te osoby również mają duży wkład w to wszystko, co osiągamy jako policja. Policja jest policją państwową. Korzystamy z tego i wykorzystujemy te środki, które dostajemy z państwa, z budżetu państwa. Nikt nam nie dołoży niczego więcej niż w tym budżecie mamy. Dlatego korzystamy z tego, co mamy i staramy się to wykorzystać maksymalnie. Wiadomo, że chciałoby się mieć auto dużo szybsze, dużo lepsze, dużo pojemniejsze. Natomiast no nie zawsze na to nas stać jako policję, jako państwo. Myślę, że z biegiem czasu będzie to coraz lepiej doskonalone. Zresztą zapowiedzi ministra spraw wewnętrznych są takie, że będzie policja dosprzętowiana. Potrzebujemy teraz w tej chwili, z uwagi na to, że migruje nam też przestępczość w internet, w cyberprzestępczość. Też potrzebujemy dużo sprzętu do tego, żeby sobie radzić z przestępcami, które działają w internecie i
wirtualnym świecie, no po prostu w takim świecie teraz przyszło działać wielu przestępcom i policja też musi tego dostosować i być na to przygotowana, żeby z tymi zagrożeniami i z tymi przestępcami sobie poradzić. Za bezpieczeństwo i porządek publiczny, za ochronę życia, zdrowia i mienia obywateli. To codzienna służba społeczeństwa. Jesteśmy jedną z lepiej ocenianych pod tym kątem komend wojewódzkich w kraju. Natomiast nie to jest najważniejsze, bo chyba ważniejsze jest to i na to zwracamy jako policja, na to poparcie społeczne. To jak mieszkańcy czują się w swoim otoczeniu. W statystykach za ubiegły rok Podkarpacie jest na pierwsze miejsce w kraju pod względem wyników badań ankietowych, czy czujesz się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. I tutaj bijemy wszystkie inne komendy na głowę. Dlatego to jest chyba najważniejszy wyróżnik pracy, bo jeżeli mamy poparcie społeczne i ludzie czują się bezpiecznie, mieszkańcy na miejscu, no to chyba o to chodzi w tej pracy policyjnej. Natomiast statystyki, wiadomo, no też są ważne i też musimy z nich korzystać. Natomiast w większości mieszkańców to mnie interesuje. Oni bardziej chcą spokojnie wyjść na spacer z psem, z dzieckiem i przejść wieczorem po mieście i czuć się bezpiecznie, a nie żeby musieli od razu szukać takich miejsc, gdzie jest no, po prostu bezpiecznie, a unikać pewnych miejsc, w których no, boją się po prostu chodzić. I to jest najważniejsze i to jest naszym wyróżnikiem pracy. Jeżeli Podkarpacie jest wyceniane najlepiej w kraju, no to też my jako policjanci czujemy się najbardziej dowartościowani w kraju.